toaleta. Tutaj jakbyście potrzebowali skorzystać. Powiem wam, że tu klimacik jest mocny. Siemano, MTV Crips. Zapraszam na spacer po terenie mojej dzisiejszej jurty. Siemano, witam serdecznie, Piotr Paweł Przywarski. Opuszczamy strefę komfortu, plecach na plecach, no i kierujemy się w stronę zachodniego dworca autobusowego w Biszkeku, ale najpierw do bankomatu Posiano. Przebijam się z rańca przez bazar, póki co nic się nie dzieje, dopiero się rozkładają. Rzeźki poranek, tutaj jest ulica Kuliow, czy Kuliewa. Podobno wieczorami tutaj stoją dziewczyny, ale dopiero niestety wczoraj dowiedziałem się o tym, że takie rzeczy tu się dzieją i no nie udało się nic nagrać, może na powrocie, jak będę wracał do Biszkeku. Tutaj za dnia w ogóle nie widać, żeby cokolwiek się działo, żeby były jakieś dziewczyny. No ale wiadomo, jest dzień, ludzie idą do roboty i tutaj przy drodze z tyłu stoją już kolektivo. Bardzo popularna praktyka, po prostu wsiadacie do tak zwanej łączonej taksóweczki i jedziecie wszyscy razem w jedną stronę. Ja idę na stację autobusową szukać marszrutki na południe od jeziora Issyk-Kul. Powinno do jakichś 4,5 godziny do 5 godzin się dojechać. Ulice bardzo spokojniutkie dzisiaj. Może dlatego, że jest niedziela czy poniedziałek. Słuchajcie, jeszcze w sumie troszkę zawiesiłem. Wydaje mi się, że jest niedziela. Może dlatego dzisiaj jest taki spokój. A do mojej stacji jeszcze jakieś może 5 minut, a nie jest, nie wiadomo jak wcześniej, bo jakieś chyba 15 po 8. Zobaczcie z tyłu te pasmo górskie, ale to wygląda rewelacyjnie. Pierwszy taki w sumie chyba dzień, gdzie nie jest tak pochmurno, że to wszystko można zobaczyć. Nie do wiary, jakie to jest piękne. Nie wiem, czy to aparat odda, ale kurczę, no jest kosmos. A tutaj paliwko, słuchajcie, bo 3 złocisze. No i tu już macie marszrutki, jakie z pełna to odjeżdża. Widzę, że 519 już z daleka na Karakol, czyli pewnie moją trasą. Da. No i zobaczcie, bardzo łatwo było znaleźć. To jest napisane Bokombajewo. Chodzi taki pan majster, który wam pokazuje, gdzie wsiąść. Do którego autobusiku, do którego tego. Tutaj jest teoretycznie kasa. Widzę, że tam pewnie trzeba kupić bilecik, ale to już pewnie majster chce sobie w kieszeń wziąć, jak przyjeżdża gringo. 350 kosztuje, tyle samo mówili mi w hostelu. Czyli to jest, słuchajcie, jakieś 17 zł 50 groszy. Więc cena bardzo, tak powiem, atrakcyjna. Kupuję żarcie i jedziemy. Wiecie, jaki jest minus tych marszrutek, że ja tu już jestem 40 minut niemalże. I ona jeszcze nie ruszyła. Dopiero jak się zapełni, to będziemy mogli jechać. To jest i plus, i minus. Bo jeśli jest sporo ludzi, no to jedziemy pach, pach i ruszamy. A dobrą sprawę jest nas dopiero 3, 4, 5, 7, 8, 9 osób. Jeszcze jakieś 6 trzeba dokoptować, a widać, żeby jakoś tym ludziom chyba nie śpieszy się, żeby jechać tam, gdzie jadę ja. To jest przykre. Ale trudno, poczekamy. Miejmy nadzieję, że tam do pół godziny, 40 minut kolejne ruszymy. Spójrzcie tylko na to. Moi drodzy, to jest Kirgistan. Ale tu są widoki. Coś czuję, że od teraz będzie tylko i wyłącznie mocniej.
Tu mamy pierwszy stop i wydaje mi się, że tylko jedyny będzie na tej trasie. 4,5 godzinnej toaleta. Zobaczcie, tutaj możliwość pomodlenia się dodatkowo góry. No i tam restauracja. No i mamy bar Mleczny, a w telewizji leci kirgiski rap. Zobaczcie, śmigają na koniach, gościu coś rapuje. Jak to wygląda, jak to się mówi, słuchajcie, co kraj to obyczaj. Ja tu sobie zamówiłem jedzonko, wygląda średnio, nie będę was kłamał. Wszystko jest odgrzewane później w mikrofali, ale raczej nic nie będzie. Zaraz pójdźcie. Ludzie sympatyczni, ja już to sobie zamówiłem, zaraz wam pokażę. No i tak wygląda mój obiad. Ten kotlet nie wygląda najlepiej, ale pewnie zimaki git, barszczyk, tłustek diabli, ale git, co by zimno nie było, kotlet. Bardzo przyzwoite, smacznego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale do przejechania mamy jeszcze, słuchajcie, 126 km, czyli godzina 43. Nie wiem, czy mój transport nie zajeżdża tylko i wyłącznie do miejscowości Bokumbajewo, czy jedzie do miejscowości Tong. Mam nadzieję, że jedzie do końca. Ostatni widok na piękne góry. Powiem wam, jest niesamowicie. Z tym mi się kojarzył Kirgistan. Wsiadamy do busa i jedziemy. Moi drodzy, niemalże dojeżdżamy. Zostało jakieś niecałe 20 km. Jesteśmy na poziomie 1600 metrów nad poziomem morza. Jest delikatnie chłodno, ale słońce daje w łeb nieźle. Powiem wam, klimaty już są takie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, wiejskie, lokalne. Naprawdę tu jest pięknie. Za chwilę będziemy na miejscu, więc pokażę wam resztę. Tu majster chce zamykać drzwi już. Dobra, lecimy. Jesteśmy 7 km od mojej miejscowości, od Tong. Jesteśmy już w tym Bokolajewie. Jeszcze jeden. Tylko, że tak powiem, krótki rzut, słuchajcie, 7 km, już taki bardzo fajny wiejski klimacik jest, podoba mi się, że tutaj jest majster szofer i jedziemy, słuchajcie, do Tonga. Człowiek odpalił tam palcem i pojechali. Jak to rozjechałeś to dalej? Jak to rozjechałeś to dalej? Powiem wam, że tu klimacik jest mocny. No i dojechałem, moi drodzy, na koniec świata do kempingu w jurtach. Spędzę te kolejne, zaraz pójdzie. Spędzę te kolejne chyba dwie noce. Póki co zabukowałem tylko i wyłącznie jedną. Ale zobaczymy. Spodziewałem się, że tu będzie sporo ludzi, bo booking pokazywał, że nie ma miejsc. Ale zobaczymy. Ale jazda. A вот здесь обогревать есть. Угу. Ууа, подчина-то тут еще и разъема кимать-то.
Zatem ja tu miałem spać w chyba dormitorium, tak mi się wydaje, ale przyznano mi prywatny pokój. I według internetu sporo ludzi miało być, w sensie mało dostępnych miejsc, więc zabukowałem sobie. Normalnie bym tak przyjechał, wiecie, z marszu, ale powiem wam, że dojazd jest lekko skomplikowany. Ponieważ najpierw dojeżdżacie do tej pierwszej miejscowości, to jest jakieś chyba 300 somów, czyli 15 zł. Później musicie wziąć drugą taksówkę, taką dzieloną, która kosztuje 20 lub 30 za osobę. Takie kolektywo, które jedzie tam chyba 4 km. No i później pod te jurty. Tutaj, słuchajcie, już nie ma nic. Tutaj trzeba zapłacić 100 w jedną stronę, to jest 5 zł. Bo do głównej ulicy stąd jest 3,5 km. Czyli jak tutaj już traficie, no to kompletnie nie ma nic, no bo mówię, wyjście w ogóle do głównej ulicy zajmie wam kupę czasu, więc będę rozkminiał, jak stąd jutro się, że tak powiem, wydostać, żeby gdziekolwiek pójść, ponieważ w okolicy są piękne góry, kanion, więc chciałbym troszkę pozwiedzać. Wydaje mi się, że tu spędzę 2 nocki sobie. Nie ukrywam, że chciałbym spędzić trochę czasu z ludźmi, którzy są tutaj, tak powiem, na tym polu, i pewnie taniej wyszłoby ogarnianie czegokolwiek, czyli jakiś transporcik, jedzonko ewentualnie, chociaż tutaj niby jest jedzenie również w, nie w cenie, ale można tu sobie, że tak powiem, zamówić. Zaraz zapytamy, ile tu osób oprócz mnie śpi. Siemano, MTV Crips. Zapraszam na spacer po terenie mojej dzisiejszej jurty. Domków jest kilka. Internet od razu mi wyrzuciła, tylko jak tu przyjechaliśmy. Więc nie oczekujcie tutaj luksusów, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy przyjeżdżają do takich miejsc, nie oczekują internetu, chociaż znam osoby, które były kiedyś na pustyni w Indiach i się pytały o internet. Blogerzy tacy. No i tak to wygląda. Mówię, ciężko tu się dojeżdża, w sensie, jeżeli stąd chcecie wyjść, no to troszkę wam zajmie. Piękne jezioro Issyk-Kul, słuchajcie, drugie największe jezioro wysokogórskie na świecie. Jesteśmy na poziomie 1600 metrów. Pierwsze jezioro, jeżeli chodzi o powierzchnię, to oczywiście Titicaca, które jest położone pomiędzy Boliwią a Peru. Zobaczcie, jakie to są piękne góry w tle. Człowiek tu się raczej zrelaksuje psychicznie. Po angielsku tutaj nie mówią. Musieli mi tu na tłumaczu pokazywać, co i jak. No i tak to wygląda. Jeszcze przejdziemy się w stronę łazienki. Zobaczcie, tutaj macie jakieś jedzonko, dżemy, wszystko, placki, chlebki. Bardzo fajnie to wygląda. Tu jest kuchnia. Wam klimacik jest naprawdę ciekawy, a myślę, że gdybyście jeszcze sobie lubili dziabnąć, no to tutaj już na psika z gwinta można pociągnąć. Spasiba. O, zobaczcie, tutaj można się poczęstować chlebkiem, można się poczęstować herbatką. Powiem wam, podoba mi się tutaj. Lubię takie klimaty. Fajnie tu by się pewnie spędzało czas jeszcze z kimś, ale oczywiście jak się jest samemu, to trzeba, że tak powiem, być na to przygotowanym, że tak czasami bywa. Zatem, moi drodzy, kącik kulinarny z jurty. Kto by się spodziewał, co? Wasze zdrówko, herbatka, miejmy nadzieję, że bez prądu, chlebek taki chyba w jajko toczone. Nie myliłem się. Rewelacyjne smaki dzieciństwa. I tu jeszcze wszyscy mówili mi w Biszkeku, jak będą cię częstować drzemem, to korzystaj, bo mają rewelacyjne drzemy. Jak będą ci dawać te drzemy, to bierz je ze sobą, bo będzie im przykro, że się ich nie wzięło. Tak więc będziemy próbować jeszcze drzemu, jakie tutaj przygotowali. Tu głosinka jest niezła, naprawdę.
fajne podejście do klienta, który przyjeżdża. Pani mówi trochę po angielsku, więc jest okej. Wiecie, jak to jest z tą taką gościną, jeżeli do kogoś przychodzicie i odmawiacie jedzenia. To znaczy jedno, że nie szanujecie gospodarza, tak z reguły jest. No, wiadomo, że to nie chodzi o to. Nawet jak jesteście pełni, no to wypada skorzystać. Jakbym powiedział, że nie chcę herbaty, albo nie chcę spróbować sobie, słuchajcie, chlebka z... z drzemem, to pani pewnie by się obraziła, pomyślałaby sobie pewnie, kurczę, może niesmaczne, może coś tam. Tak więc teraz sobie testujemy. Słuchajcie, drzem wiśniowy, pierwsza klasa, tylko taki trochę, bym powiedział, płynny. No i jeszcze łazienka oczywiście na świeżym powietrzu, ale schludna, czyściutka, więc nie ma do czego się czepiać, naprawdę widoczki są spoko. Prysznic też tutaj, ale chyba tylko zimny, z tego co zrozumiałem. Powiem wam, że robię się głodny, ale dzisiaj chyba to nie ma obiadu. Wydaje mi się, że się spóźniłem troszkę na obiad. No nic, idziemy zobaczyć nad jeziorko, co ma do zaoferowania. Dzisiaj już jest dość późno, bo godzina niemalże 15. Powiem wam troszkę, te marszrutki pochłonęły mi czasu, bo ponad grubo, niemalże 2 godziny czekania, żeby w ogóle, żeby ruszyć. Tak więc troszkę lipa, wyjazd mi stąd, coś to mi lata nad głową. Także słuchajcie, długo, dużo oczekiwania, w ten sposób powiem, i straciłem przez to około 2 godzin. I czekajcie, jak to zamknąć. O, dobra. No i dodatkowo stąd jest wszędzie daleko, więc wybranie się na jakąkolwiek atrakcję może być lekko kłopotliwe, ale jutro będą na pewno jakieś trekkingi. W podróżowaniu w dużej mierze chodzi o otwartość. I na przykład przed chwileczką przyjechała para z Rosji. No i okazało się, że jadą na ten kanion, na który chciałem, słuchajcie, jechać jutro, więc na dobrą sprawę będę mógł odbębnić chyba wszystko w jeden dzień. Ewentualnie postaram się jeszcze z rana zrobić jakąś atrakcję, ale wydaje mi się, że uda się dzisiaj, słuchajcie, wszystko zrobić. Przyszło, słuchajcie, jedzenie. Ziemniaki, czyli kartoszki, herbata, ryż i suróweczka, takie proste danie, ale miejmy nadzieję, iż będzie smaczne. No i wyjechaliśmy, jedziemy w kierunku kanionu Skaska. Zobaczcie, jakie piękne wiejskie widoczki, tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Albo tu przyjechać warto po to, żeby sobie po prostu siedzieć, chillować i nie robić nic, albo właśnie robić sobie jakieś takie delikatne hajki. No i dotarliśmy do kanionu Skaska. Powiem wam, naprawdę pięknie wygląda, na zachód słońca będzie chyba idealnie. I tutaj od razu muszę wam powiedzieć taka ciekawostka, że po Kirgistanie da się dojechać wiele miejsc, ale tak jak my dojechaliśmy tutaj, no to już było ciężko, mam dobrą sprawę.
z mojego, tak jak mówiłem, hostelu do głównej drogi 3,5 km, później główną drogą jakieś 20-30 i później jeszcze w taką uliczkę trzeba było skręcić właśnie pomiędzy tutaj kanionem, no i też jakieś 2-3 km. Wszyscy polecają, żeby po prostu pojechać sobie, że tak powiem, na wycieczkę, wziąć kogoś, kto nas zawiezie furą, no bo tutaj na marszrutki raczej nie ma co liczyć. Śmiało to można nacykać wody i powiedzieć, że jest się, słuchajcie, gdzieś w północnej Argentynie albo na przykład w Jordanii. No jest pięknie. Muszę przyznać, że naprawdę tutaj Kirgistan w 100% robi robotę z każdym dniem. Fajnie, że udaje się przekazywać ten Kirgistan w takiej formie i zachęcać was do podróży, bo wiadomo, że w głowie są pewne lęki, strachy przed krajami, w których się nie było. Tym bardziej gdzieś tam w internecie jest mało informacji. Ludzie nie jeżdżą, nie jest turystyczne. Znajomi nie jeżdżą, rodzina nie jeździ. Więc wiecie, jest takie rozkminianie, czy warto, czy nie warto. Czy bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Ła, tu jest kosmos. Naprawdę pięknie. Wydaje mi się, że takimi materiałami jestem w stanie zachęcić ludzi do przyjeżdżania do na przykład Kirgistanu czy do innych krajów. Ale powiem wam, że robiłem taką małą ankietę na Instagramie, wstawiając zdjęcie jurty i zapytałem, kto z was by spał. I naprawdę duża część ludzi napisała, że nie chciałaby spać w takiej jurcie. I ja rozumiem, że są pewne rzeczy, ale są pewne miejsca, w których, że tak powiem, jak chcecie dotrzeć, to nie będziecie spali w ekskluzywnych hotelach, bo może ich nie być. Więc kurczę, na dobrą sprawę, spanie w jurcie nie jest niczym strasznym. Zamykacie się pod kocyk. I tyle. Moi drodzy, ostatnie wrzutki na to piękne miejsce. Zachodzi słońce. Można powiedzieć golden hour, ale tutaj już końcówka słońca. Góry niestety tutaj przesłaniają wszystko. Na koniec jeszcze chciałem pokazać toaleta. Tutaj jakbyście potrzebowali skorzystać. Ważne, że jest, nieważne jaka. No i co, wracamy pomału do jurty. Powiem wam, że jestem zadowolony, że udało się z tymi ludźmi pojechać dzisiaj, ponieważ raczej dzisiaj bym tego sam już nie ogarnął, bo zanim bym się zebrał, zanim to, pani powiedziała mi, że marszrutka jest lipa, musiałbym zadzwonić po taksówkę do głównej drogi i ewentualnie, mówi, próbować łapać stopa tutaj do głównej i stąd zrobić szlak. Powiem wam, że no parę dobrych godzin by zajęło. Na stówę bym to zrobił jutro bez żadnego problemu, bez wycieczki. Stanąłbym po prostu, wiecie, na stopa, bo marszutką podjechał te 20 km, a te jakieś tam 7-8 na piechotę bym pewnie zrobił bez żadnego problemu. Taki bym sobie zrobił spacerek, ale fajnie się udało, bo to jest, można powiedzieć, najważniejsza atrakcja tutaj w tym regionie i można powiedzieć, że będę mógł już jechać dalej i nie tracić czasu jutro tutaj, bo w sumie tylko to miałem do odhaczenia.
a tak musiałbym pewnie jeszcze jedną nockę kimać. Mordki kochane, wróciłem do jurty. Mam nadzieję, że podobały wam się ujęcia z drona. On tam jako tako działa, raz ma jakieś problemy z gimbalem, raz trzęsie, raz coś tam, ale podleciał, nie upadł, więc jestem zadowolony, że udało mi się go wziąć, że stwierdziłem, że dobra, wezmę, że go będę woził w plecaku, więc już słuchajcie, dwukrotnie udało się zrobić jednego dnia ujęcia. Naprawdę kosmiczne widoki, słuchajcie, tych tutaj gór z tyłu. Za mną nigdy aparat tego nie jest w stanie oddać, co widzi ludzkie oko. Trzeci raz już wam jedzenie dzisiaj chyba pokazywać nie będę, bo nie ma sensu. Żegnam się z wami z tego pięknego miejsca. Resztę, czyli to jak przebiegnie noc, pokażę wam w jutrzejszym odcinku. Coś czuję, że będzie bardzo zimno, ale to się okaże. Żegnam się, jeżeli wam się podoba, słuchajcie, Kirgistan, dawajcie łapki w górę, komentujcie na grubo, subskrybujcie, no i będziemy tu zwiedzać ile się da. Jutro lecimy dalej. Do zobaczyska, siemano.